Czy twój los jest przesądzony? Gdy spowiańscy chąśnicy wyprawiali się na podboje i grabieże, gdy odpierali ataki innych, bądź gdy walczyli między sobą, mieli w sobie coś takiego, co sprawiało, że walczyli jak opętani. Aby lepiej ci to zobrazować, użyję określenia, które znasz na pewno. Berserk. Takie określenia na ten stan używali Normanowie. Nasi wojownicy również potrafili walczyć tak, jakby jutra miało nie być. Jakby liczyła się tylko ta jedna, jedyna chwila. Jakby nie widzieli nic poza wrogiem. A każdemu z tych wojów sprzyjali bogowie. Każdy z nich czuł, że to, co ma być, stanie się, czy będzie się opierał, czy nie. A czy ty pewien jesteś, że sam kierujesz swym losem? Czy pewien żeś, że to, co jutro będzie, to twój wybór? Czy jeno ktoś już dawno, dawno temu przesądził tą sprawę, a ty możesz biernie się tylko przyglądać? O tym już za chwilę, ale nim zaczniemy... Cześć, ja nazywam się Artur i chciałbym ci przekazać choć ułamek wiedzy, o której nie posłuchasz w szkole. Gdy los człowieka w otchłań rzuca, wtedy to już wie, że niedola go czeka. Tak, postać, o której pomówimy dziś, to Dola. A Dola to coś lub ktoś, kto ustalił przebieg naszego życia. Z góry osądził, kim będziemy i co nas czeka. My, Słowianie, wiemy, że Dola towarzyszy człowiekowi od chwili narodzin i pozostaje z nami aż po kres naszych dni, to znaczy do śmierci. Człowiek nie zawsze zdaje sobie sprawę z tego, że Dola jest przy nim cały czas, bo jeno zazwyczaj jest niewidzialna. Z rzadka jednak zdarza się jej ukazać ciekawskim ludzkim oczom, ale dostrzeżenie jej to naprawdę niełatwa sprawa, bo nigdy nie wiesz, jaką postać przybierze dziś. Bo mogła przybrać postać zarówno kobiety, jak i mężczyzny. Mogła być psem, kotem, bądź myszą. Co sprawia, że patrząc jej prosto w oczy, nigdy pewności nie masz, czy to ona, czy nie. A może było już tak, żeś swą Dolę widział. I życzę ci, aby nędzna nie była. A jak Słowianie wyobrażali sobie Dolę, której dostrzec się nie dało? Ano, powiadam ci, że była to kobieta z kołowrotkiem przędzarskim, na którym los ludzki pletła. Jako ciekawostkę muszę dodać, że skojarzenie ludzkiego losu z Nisią to domena wielu ludów, nie tylko Słowian. Można przywołać tu, jeśli oczywiście się nie mylę, normańskie Norny. Ale wróćmy do tematu. Słowianie, z racji, że bardzo rozległe krainy mieli, to i wierzenia się trochę różniły. Nie inaczej było i z Dolą. No, jedni, powiadam ci, wierzyli, że Dola dziedziczna jest. I jedna się rodu całego trzyma. Dziedziczona z ojca na syna. Inni zaś uważali, że Dolę każdy ma swoją i każda inny los przędzie. Nieistotne, jaką Dolę masz ty, czy dana ci po ojcu, czy twoja indywidualna sprawa jest następująca, że każdy Słowianin o swą Dolę winny dbać i to najlepiej jak potrafi. Dla Doli wyprawiano wieczerze, składano dary i modlono się, a wszystko po to, by zapewnić sobie dobrą Dolę, sprzyjającą. Jeśli zaś coś poszło nie tak, wpadało się w niedolę, złą Dolę. Rosjanie często gadają, że dobrze się żyje takiemu, czyja Dola nie śpi. I nie da się ukryć, że jest w tych słowach coś prawdziwego. Coś, co sprawia, że człowiek od razu poczyna myśleć, jaka jest jego Dola. Czy Dola mu sprzyja, czy trafił w niedolę? Zapewne, jeśli słuchasz mnie od dawna, bądź dobrze znasz tematykę mitologii Słowian, wiesz, kim są rodzanice. A obecne są jak Dola przy narodzinach.
mają swą złotą nić i nakreślają przebieg ludzkiego życia. I pewnie myślisz, że brzmi to bardzo podobnie do doli. Różnica jednak jest dość znacząca, bo rodzanice nakreślają ogólny kierunek życia, coś pod rodzaj luźnego scenariusza. Dola zaś wpływ ma na to, czy dotrzesz do tego punktu, który wyznaczyły rodzanice i w jaki sposób się to wydarzy. Czy będziesz jak chąśnicy, bez lęku szedł przez życie, wiedząc, że los twój już nakreślony? Czy raczej lękać się będziesz następnego wzniesienia, zastanawiając się, co cię tam czeka? Cóż, dola już to wie. Sława.